końcu mogę się napić. Jutro nie trzeba rano się wstać. Jutro rano nie trzeba będzie wstać? No to jest dobra informacja, jest ale zła... Trzeba będzie wstać, ale nie wstawić się na treningu, jakby to jest zła informacja. A druga, znaczy, a dobrą sprawą jest to, że po prostu będę mogła wrócić do swoich codziennych obowiązków. Ale był ze wzruszenia, bo to jednak program to jest ogromna przygoda, pewnie poznałaś tutaj milion fantastycznych osób. Czego będziesz najbardziej brakować? Miała Michała, tego, że się z nim widywałam na co dzień, tego, że mnie uczył kolejnych rzeczy, tego, że stawałam się... O, wilku mowy! Właśnie powiedziałam, że ciebie będzie mi najbardziej brakować. Wiedziałem, że będziemy rozmawiać o tobie, dotąd aż przyjdziesz. No, widzisz, zabieram go ze sobą. No dobra, Michał, a czego tobie będzie brakować, to może byłoby takie banalne pytanie, ale wierzę, że to nie jest tylko taniec, tylko wy się już poznaliście tak, że to jest po prostu jakieś takie większe połączenie dusz. Tak, no jakby nie patrzeć, to no, spędziliśmy ze sobą 2,5 miesiąca. Dzień w dzień, tak naprawdę. Po 5-6 godzin. Po 5-6 godzin, więc wiadomo, relacja jest... bardziej, brakuje mi słów, no jest po prostu głębsza, tak, dokładnie, jest głębsza, więc no dziwnie tak jutro nie pójść na trening. Tak. Możemy zrobić, ale no, wiadomo, bez... No. Karolina to już obiecała, że jeżeli będziesz miał czas i ty też będziesz miała czas, to będziecie dalej kontynuować tę przygodę z tańcem. A tak na poważnie, czym teraz się zajmiecie w tych najbliższych tygodniach? Bo jednak grafik każdy sobie ustala tak, żeby jeszcze tych kilkadziesiąt dni być w Tańcu z Gwiazdami. Wiesz co, ja teraz sobie zrobię kilka dni przerwy. I wrócę do pracy swojej, do nauki tańca po prostu. Karolina? Ja również postaram się zrobić kilka dni przerwy, chociaż wiem, że tam mam zaplanowane niektóre rzeczy. W międzyczasie miałam je robić oczywiście z Tańcem z Gwiazdami. No i los pokaże, co dalej. No jakby na pewno nie będę się nudzić. Ja już wiem, że moja agencja zapewni mi tyle pracy, że nie będę na pewno miała momentu, żeby pomyśleć. No właśnie miałem takie myśli w swojej głowie, że chyba ceną udziału w tym programie dla ciebie jest to, że te kontrakty jednak w jakimś tam sensie odpadają, muszą poczekać. Było tak? Bardzo dużo pracy musiałam odmówić. Program był najpiękniejszą, jedną z najpiękniejszych przygód w moim życiu i bardzo się cieszę, że mogłam tu być. Rzeczywiście, jeśli chodzi o pracę, to dużo mi uciekło przed nosem, bo musiałam po prostu odmawiać. Ale już jestem z powrotem. Mhm. Ten program też był dla ciebie, mam wrażenie, takim wyzwaniem, bo ciągle mierzysz się z jakimiś komentarzami, które nie zawsze są pozytywne i na szczęście okazało się, że taniec to jest coś, w czym jesteś wybitnie dobra, te oceny tylko rosły i rosły. Ale jak to jest, bo tutaj się wszyscy uśmiechamy i to jest fantastyczna telewizja pełna magii, kiedy czyta się te wszystkie rzeczy, kiedy już nie musisz przed nikim udawać, kiedy jesteś sobą, ale no, docierają do ciebie te różne głosy. Powiem ci, że na początku gdzieś mnie to tam dotykało, a teraz, kiedy tego się naprawdę dużo tak nawarstwiło, zaczęłam wchodzić w internet i patrzeć, no i tak, no to co, dzisiaj o mnie piszą takiego, żebym mogła się pośmiać, bo ja to po prostu obróciłam już taką, wiesz, no śmianie się. Idzie się tylko z tego śmiać, no, ludzie mi się nudzi i po prostu... No. Ci ludzie mnie nie znają na co dzień. Nie a masz wrażenie, czy, a uważasz, że dałaś nam się poznać, że zawsze na Tańcu z Gwiazdami byłaś sobą? Ja zawsze jestem sobą. Mhm. Zawsze. Nigdy nie udaję. Czasami w telewizji jest tak, że jak chcemy coś powiedzieć, to dobieramy słowa pod publikę, do której mówimy, kalkulujemy każde słowo, bo też wiemy, jak to działa. Myślę, potem są różne nagłówki. No ja myślę, że tutaj są takie emocje, że nie da się wszystkiego kalkulować, wiesz? To jest na żywo. Raz ci lepiej pójdzie, raz gorzej. To jest po prostu, są takie emocje, że nie da się powiedzieć to A do Z, zapisać sobie na kartce i po prostu powiedzieć głośno. Nie, ja jestem sobą, zawsze byłam sobą. Michał zresztą też. On nigdy nie owija w bawełnę, mówi wprost, co myśli, ale zawsze z klasą.